Już po przerwie. Jako mały chłopczyk ja sobie to zapamiętałem. I proszę Państwa, zacząłem to stosować. I gdzieś w okresie mojego średniego wieku, kiedy skończyłem szkołę średnią, bo ja tak słowo średnio to kończyłem nie od razu. Nie dlatego, żebym został w której klasie, tylko żebym długo kończył. W ciąży nie byłem, ale jakoś tak wyszło, że to była podstawówka, 8 lat się chodziło. Potem było 3 lata zawodówki. A! Zawodówki, bo ja chciałem iść do gastronomicznej szkoły, chciałem być kucharz. No, ale mój ojciec miał inne na ten temat zdanie i powiedział, weź górnik, próba na rogu. Klasa robotnicza, że się rozumiecie. Na barykadę ludu roboczy. Został ci wygląd kucharza, a nie górnika. Do tego wrócimy, bo mój wygląd to jest 20 kg mniej niż jeszcze pół roku temu. Państwo wiecie, że jest 20 kilo, bo używam terapię dotyczącą właśnie zdrowia firmy Riue International, tu macie w klapie ten znaczek. Purtiny Welder, terapia znakomita. Na ten temat będziemy rozmawiali właśnie w cudzie, w czwartek, na Małym Rynku, bo masa osób z Towarzystwa Zwolenników chciało prezentację waszą. Z ekranem, z przykładami, no to się przygotował. No i będę głosił słowo i informację, ale wracamy. I wtedy, proszę Państwa, kiedy skończyłem zawodówkę górniczą, a jak jako elektryk, mi się w 81 dowiedziałem, że to jest prezydencki zawód, bo to znaczy w 91 prezydencki zawód, ale są podstawy. Natomiast potem okazało się, że żeby pójść do technikum, trzeba być prymus tej zawodówcy. Że taki tam dobry uczeń. No to, że był prymus. I powiem Wam epizod taki, katolicki spodek. Największa hala w Polsce to była. Chyba nadal chyba jest jedna największa. No i proszę Państwa, był taki spęd czołowych przewodników pracy. No i tam przyjechał, wiecie, rozumiecie, towarzysz Markierek na to spotkanie. I tam wręczano szable, szpady górnicze, prymusom. I nas stanęło 8 na cały spodek, na całą Polskę. I towarzysz Markierek wręczał szpady górnicze, prymusom. No to mnie wręczył. No to zrobiono zdjęcie. No to w Trybunie Śląskiej puszczono na pierwszej stronie dokładnie takie zdjęcie z takim oto tytułem. Towarzysz Edward Gierek wręcza szpadę górniczą prymusowi, który jest synem naszego czołowego działacza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, towarzysza Franciszka Nikodemowicza. Kochani, byłem usatysfakcjonowany. No bo ja się wywodzę z rodziny komunistycznej, czy wiecie? Z urodzenia tylko w końcu, a zaczęła się Solidarność. Ja miałem zdjęcie z Wałęsą w 80 roku na bramie w sierpniu, taki przypadkowy, bo tam się znalazłem niechcący. I ktoś zrobił zdjęcie, wrzucił to na jedno z 14 zdjęć gazety tam Wybrzeża, Głosu Wybrzeża, czy taka trochę gazeta. Ja kupiłem 10 takich gazet, bo może mi się przyda. No i przydało mi się od razu w pierwszym dniu pracy. Pokazałem na oddziale na kopalni automatycznym, że ja mam takie zdjęcie, to zrobili mnie wiceprzewodniczącego zaraz tam na tej kopalni po 2 miesiącach ja znam to zdjęcie. No i potem usiedliśmy przy stole prezydialnym, rozmawiać Solidarność, a po drugiej stronie PZPR, a w środku dyrektor. No i tam mój ojciec się wyprodukował, na co się nie zgadzał przewodniczący Solidarności i jego zastępca, czyli ja. I żeśmy się starli przy dyrektorze w stole prezydialnym, PZPR Solidarnością. Nad spotkami na kopalni. Bo dyrektor wstał i mówił, chodźcie Nikodemowicze. Wziął nas do gabinetu. Opierdzielił z góry na dół. Mówi, weźcie się w domu, w stołu, ma to być spokój. Tu ja decyduję. No. No i tatuś mówi, no to ty se radź sam. To się zwolnił z kopalni, poszedłem do Urzędu Wojewódzkiego. Pracowałem w sztabie pana generała Paszkowskiego. Kryzysowo. I tak zostało do dzisiaj, patrzę, co się porobi, kryzys, chyba. Ale dlaczego ja wracam? Bo tak się żyło. I pewnie się usłyszałem na jednych z tych spotkań, takich, zaczęły się biznesowe podejścia do tego życia, że trzeba sobie kupić agrafkę. Ciekawie się zaczyna, co? I trzeba się agrafką przypiąć.
Do czego? Do ludzi, którzy są dla ciebie sukcesem. A ma gdzie ich spotkać. Gdzie? W pubie, na uchodzie pierwszomajowym. Gdzie ich spotkać? W dobrych hotelach orbisowskich. Oni tam przebywają. Pamiętacie hotele orbisowskie? Lewy w Krakowie, orbisowskie parę, to dziś to są nazwa, które są. No to ja tam chodzę na kawę. Do porządnych restauracji, na kawę, do hoteli. Tak mi zostało do dzisiaj. Bo tam można spotkać ludzi, którzy wibrują pewną wibracją z czakry podstawy, bo ludzie, którzy są kreatywni w biznesach, mają pieniądze i robią to w sposób właściwy, oni mają bardzo mocno rozwiniętą czakrę podstawy. To się dowiedziałem po latach, że to jest czakra podstawy, żeby czakrami zajmować. A czakram to nie jest to samo, co czakra. Bo jest czakram wawelski, ale człowieka są czakry. Tak? A na ziemi są czakramy. Tak to nazwamy. No pan doktor na pewno wie, o czym ja mówię. Państwo zresztą też. No teraz co to znaczy, że się przypiąć agrafman? Czy co, ja mam schody do tych milionerów, bogatych ludzi, co chodzą w mesztach, bo to mi dziadek mówi, porządny człowiek ma meszty na nocy. Wiesz, co to są meszty? No buty takie skórzane, solidne. No mało kto wie meszty. No teraz się sprzedaje 65 miliardów Adidasów. Oni wszyscy robią taki sam. Bardziej żywowska. Mają takie gumy na nogach i w ogóle są chore, no bo nie mają styczności z ziemią, skórę. No i proszę Państwa, ja się zastanawiałem, gdzie ich spotkać, no wiadomo, że w tych hotelach. I teraz co to znaczy, że się przypiąć agrafką? Przybywać w miejscu, gdzie oni piją kawę, gdzie piją drinki, gdzie piją kolę, gdzie piją sok. No bo tam, gdzie oni już jedzą, sami trochę pieniędzy, żeby z nimi jeść. Ale tam te kawiarnie, nie? Tak w recepcji. I tak też się stało. I przez wiele, wiele lat poznawałem ludzi, którzy tam w tych Krakowie, na przykład hotel Krakowa. O, taki był. To już nie ma. I jeszcze był inny hotel taki chyba w Holiday Krakowie. Był taki Krakowie Holiday? Teraz jest masa innych. I proszę Państwa, jeździłem po tych miejscach i dla mnie bardzo ważne było, gdzie jest porządna kawiarnia, gdzie dobry hotel. I tam się umawiałem, tam siadywałem i zawsze w towarzystwie takich ludzi, którzy wibrowali po prostu pewną formą siły podstawy, czyli mieli dobre pieniądze. Poznawałem tych ludzi, potem ich wmontowywałem w relacje, w moje biznesy, w moje różnego rodzaju działalności. A potem się dowiedziałem, że oni byli liderami różnych innych rzeczy. Ja się od nich uczyłem. Uczyłem się od nich jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak nie koncentrować się na przeszkodach, tylko na sukcesie? Jak nie koncentrować się na oporze, tylko go rozpuszczać, tylko dawać siłę temu, co jest lekkie, lekkość, musi być lekkość. I co się okazało? Po wielu, wielu latach, kiedy zacząłem budować grupę sekretu i tak dalej, zorientowałem się, że jeżeli coś przychodzi bardzo ciężko, bardzo trudno, na to nie ma energii, to trzeba albo opuścić, albo sobie połamać ten głos. I co się okazało? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać, odpuścić i znowu zacząć. I to przypięcie agrafką, to ty się uczysz, wybierasz sobie człowieka, który dla ciebie jest mentorem, który dla ciebie jest autorytetem, który dla ciebie jest, ja wiem, to jest trudno w tej chwili, bo nie wiadomo, kogo wybrać. Tyle jest tych mentorów. Ale my się uczymy i mamy wiedzę, że nie słuchamy to, co on mówi, tylko widzimy jego aurę. Widzimy jego, będąc w bliskim towarzystwie, widzimy, czujemy, że od niego emanuje nie to, co on mówi, tylko to, czym on naprawdę jest. Jest coś takiego. No, proszę Państwa, czym tak naprawdę jest ten, kto coś robi i mówi? No jest tym, co robi i mówi. Jeśli jest to szczere, z głębi. A rozpoznasz, jeśli się zaczniesz rozwijać świadomość. Jeśli zaczniesz robić sobą coś, czego nie robiłeś. Nauczyłem się również drugiej zasady. Jeśli chcesz mieć to, czego nie masz, zacznij robić to, czego nie robiłeś. Bo jak będziesz robił to, co robisz, będziesz miał, będziesz mieć tylko to, co masz. Znaczy, co się dzieje teraz? Zmysły. Zacznij robić, jeśli chcesz mieć to, czego nie masz, tak? Zacznij robić to, czego nie robiłeś.
niebezpieczne. Bo jeżeli będziesz robił to, co robisz, to nie możesz mieć to, czego nie masz. Jak chcesz mieć to, czego nie masz, zacznij robić to, czego nie robiłeś. Bo jak będziesz robił to, co robisz, będziesz mieć to, co masz. Nie słyszysz, co ja mówię? Spróbujcie to popracować nad tym domem. Zacznij robić to, czego nie robiłeś, aby mieć to, czego nie masz. Bo jak będziesz robił to, co robisz, będziesz mieć to, co masz. A nie możesz robić to, co robisz i oczekiwać czegoś innego. Ciągle oczekujesz to samo. Znaczy, będzie się wydarzać. I teraz, proszę Państwa, najnowsza informacja. Doktor Joe Dispenza. Znamy go. Wiemy, że jest światowy autorytet w dziedzinie naukowości tej, prawda, kwantowej, umysłu i tak dalej. To się nazywa nawet bardzo mądrze, nie będę miał takich nazwisk, takich nazw, bo to nie wypada, jestem prosty człowiek, w średnim kształceniu, trzeba bym odjęta, tak to nie wypada, słuchajcie, ja to mówię o tym. Mówi doktor Spenza i on mówi jedną rzecz. Bo to się bardzo ma mocno do tego czas na zmianę. On mówi tak, kiedy wstajesz rano, myślisz o tym, co masz zrobić. Czyli myślisz o tym, czym się kładziesz spać. Śpisz, wstajesz rano, myślisz o tym, co masz zrobić do łazienki, malujesz oko, załatwiasz toaletę, myjesz zęby, idziesz do kuchni, pijesz wodę, jesz śniadanie, bierzesz smartfon, sprawdzasz YouTube, wszystkie te aplikacje, WhatsApp, SMS, Facebook, wsiadasz do samochodu, jedziesz do pracy, albo do taksówki, albo do autokaru, w pracy jest to samo, nic się nie dzieje. Myślisz ciągle o tym, co masz zrobić. Co dotyczy najbliższego czasu. Myślisz, masz te same myśli każdego wieczoru, każdego dnia. A w twoim życiu się nic nie wydarzy. Na czym ty możesz mieć kontrolę? Nic nie przyjdzie. Żeby się zmieniło, musisz zacząć tworzyć od początku, w danym dniu, nowe myśli. Jako, że myśli tworzą rzeczywistość. Myśli zmieniają w twoim życiu ciebie. Bo myśli tworzą rzeczywistość, ale zmieniają się wokół ciebie. Dlatego właśnie jest to, o czym myślisz. Czyli wracamy do początku. Jeśli chcesz mieć to, czego nie masz, musisz zacząć robić to, czego nie robiłeś. Bo jak będziesz robił to, co robisz, będziesz mieć to, co masz. I ktoś mówi tak, to ja będę pracował teraz nie 8, a 16 godzin, i nie będę zarabiał 3 miesiące, tylko 7, albo 6. Nie. Będziesz pracował nie 8, a 16, będziesz zarabiał nie 3 tysiące, tylko 3,5-4. No to będę pracował 24 godziny. Nie, bo musisz spać. A może w ogóle nie będzie pracował? To jest najbardziej ekonomiczne. Możesz tak robić. Nie musisz pracować, jeśli masz, co? Nie ma kosztów. Jeśli, i to jest piątka, słuchaj, widać. Alicja 21 razy była na naszym spotkaniu z wystarczy. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Byliśmy się obecni. Tu są w ogóle giganci, tu jest Rada Starszych. Też macie pozdrowienia od Kazia, który nie może być akurat, bo poważna sprawa rodzinna, musiał wyjechać. Ale mamy Józka, mamy Janusza, mamy kolegę tutaj, Mirka, tak? Maćka? Marcina. Ja nie pamiętam tam nigdy imiona na M, wybaczcie. I mamy tutaj kilka też osób z Rady Starszych, tu w naszym małżeństwie, tak? Jesteście w Radzie Starszych. I oni wszyscy tworzą już pryncypia, podstawy do tego, że powstało prawidło, czyli zarząd. I ten właśnie stworzy statut. Dlatego, że ja będę kończył. Ja się za chwilę tą rozmowę z Państwem, tak, ale będę kończył prowadzenie towarzystwa. Jako, że będę honorowym członkiem towarzystwa, a zarząd, Rada Starszych, poprzez prawidło i działania powoła nowego tego, co będzie dyspendy lub te spotkanie. A ja będę przyjeżdżał, zasiadał różnie tu, tylko tu. Na tą kamerę ustawię i zobaczę, jak on wyjdzie. Będę trzymał kciuki, będę was wspierał. To kiedy to ma być? Szykuje się następca, bardzo dobrze. Ja taki dzień przyjdzie, że pewnie jestem zmęczony, muszę odpocząć. Ale słuchajcie, nie wracamy do tematu. Czas na zmiany to oznacza, że chciałbym, żebyście stworzyli taką myśl, proszę was o to, żebyście stworzyli taką intencję, która ma wam pomóc lepiej żyć.
celem naszego towarzystwa to jest pierwsza rzecz. Pieczęć wolności. Nasza, dla nas samych pierwszych wolności. Nie możesz, bardzo cię proszę, nie rób jednej rzeczy. Nie idź do Egiptu, nie stawiaj przy Sfinksie czy przy jakichś wzgórzach w świecie, w tych punktach mocy i nie chcę naprawiać świata. Nie rób tego. Jedź dla siebie. Napraw siebie. Jeśli ty zaczniesz się rozwijać, jeśli ty zaczniesz się doskonalić, jeśli ty zaczniesz się transformować, przetwarzać, to zmieni się wszystko wokół ciebie. Bo jak w głowie się nie zmieni, to nie zmieni się w kieszeni, w zdrowiu, w życiu i w kieszeni. Ziemia już nie potrzebuje liderów. Matka Ziemia nie potrzebuje proroków. Matka Ziemia nas powołała w tym pokoleniu, żebyśmy rozwijali siebie samych. My mamy być dla samych siebie tymi prorokami, dla samych siebie tymi liderami. Dlatego przypnijcie się agrafką do tego pojęcia, które jest dla was, wychodzi z przestrzeni intuicji. Przypnijcie się agrafką do tego, do tej informacji i podążajcie za informacjami, które płyną z przestrzeni intuicji. Intelekt? Super. Intuicja jest to coś, co istnieje, co cię motywuje, co ci daje informacje, jeśli się z nią połączysz. Dlatego sztuką jest połączenie intuicji i intelektu. Wiem coś na ten temat, bo przecież Matka Chrzestna, nasza Kasieńka, rozwija cały czas intelekt, ale od pewnego czasu, to coraz ostatni tam, tak powiedział, 10 lat, przestała się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Zaczęła robić tam, czym się kiedyś zastanawiała. Zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica. Ja wiedziałem przez prawie 60 lat, czy 50 powiedzmy sobie, jak, co zrobić, żeby schudnąć. Ale tyłem. Bo nie chciałem nic zrobić, ale tego wiedziałem. A to trzeba wstać. Inaczej zaczyna dzień, inaczej kończy dzień i trzeba mieć ruch. Ale co ja będę się ruszał? Ruszam, pochodzę tam do windy, tam do auta, pójdę. No i niestety w tamtym roku pyk i w nosie się stało, zadziałało. Potężne krwawienie, sor, ciśnienie skoczyło. I wtedy trzeba było coś zrobić. To, czego wiedziałem, że trzeba robić, ale nie robiłem. No bo mamy coś takiego, nie? Ludzie umierają na nowotwora. Ja. Ludzie umierają na inne rzeczy. A mnie się co może stać? Ja jestem guru. Ja. Mnie to nie dotyczy. Ilu ludzi odeszło? Znacie ich? Taki bioterapeuta, Nardelli. 4 godziny, 5 po wielkim seansie w Spodku zmarł w tym hotelu. Janusz Słodkowski doktor, serdecznie mu przyjaciel. Nie umiał zabezpieczać. Po prostu oni uważali, że ich biologia nie dotyczy. Dotyczy nas. I ja bym jednym z tych, który by nie mówił, co mi się może stać? Przecież ja nawet u geniusza nabyłem tak zwany sprzęt do wodorowania. Byłem po wielu kuracjach. Zajmuję się uzdrawianiem duchowym, kwantowym, holistyką już 30 lat. Co mi się może stać? A że wsuwam w nocy kanapki i czekolady? No bo tak lubię. No to masz. I co zacząłem robić? Wyszedłem pochodzić. Przecież w Olsztynie na Mazurach są trasy. I zacząłem dziennie chodzić w granicach 3 do 5 kilometrów. Więcej pić, nie żreć tyle i 20 kilo zeszło. Proszę bardzo. Jeszcze zostało 20. Trzymajcie kciuki, bo zacząłem od pierwszego dnia wiosną od poniedziałku. Bo co ja będę chodził? W grudniu jest to tak zimno, przyziemnie. Ale ponieważ biorę terapię Purkier, ustawiło mnie na metabolizm w tej chwili i przez zimę, nie chodząc, nie przytyłem. Bo tak działa terapia Purkier. O czym będziemy rozmawiali w czwartek w cudzie. A więc agraweczka do tego naszego poziomu intuicji, żeby za nim pójść. Jeśli macie kogoś, kto wam się podoba w sensie przywódcy, lidera, motywatora, człowieka bogatego, który działa prawo, połączcie się z nim i idźcie jego śladem. Może to być naukowiec, może to być jakiś guru, może to być ktokolwiek, kto dla was ma autorytet. I rozwijajcie się sami dla samych siebie, bo Ziemia potrzebuje twojego rozwoju. Ziemia potrzebuje twojego doskonalenia. I dlatego zanim tutaj poproszę naszego gościa, który będzie
prezentował, myślę, że obszerniejszy program, taki dzisiaj, bo byłby 20 minut, nie, Karol, 40. To chciałem na scenę poprosić naszą kochaną grupą. Alicję. Nie siedzieliśmy. Tu będzie mikrofon dla ciebie, ja ci podam dłoń. Proszę bardzo, o. Jeden, jeden. Witam Państwa. Zostawiam się z naszą grupą. Działa? Słychać Alicję? Tak. Słychać? Ja chciałam zachęcić Państwa do oglądania serialu, który będzie się zaczynał jutro, w niedzielę o 20.20 w TVP1. Jest to serial historyczny, pokazane są dzieje Polaków właśnie dążących do wolności. Ja to słowo się słyszę, ja się bardziej słyszę tutaj jak... Musisz mówić bliżej mikrofon. I jeszcze jedno chciałam zwrócić uwagę. No muszę wrócić do tego tematu, bo inaczej się nie da. Do tematu Ukrainy. Swego czasu oglądałam w telewizji, to było w okresie, kiedy wieże w Nowym Jorku runęły. I tylko nie pamiętam, czy to była telewizja Fox, czy CNN, bo byłam w Stanach wtedy. I był zjazd międzynarodowy, kongres Ukraińców w Kanadzie. I wyszedł bardzo elegancki pan i namawiał młodych Ukraińców, żeby przyjeżdżali do Kanady, młodych, zdolnych, że jest szkoła, mieszkanie, wszystko jest dla nich otwarte, żeby jak najwięcej było Ukraińców tam. Mówi, i powiedział takie zdanie, że Kanada jest ukraińska, ale my chcemy, żeby była jeszcze bardziej ukraińska. Więc ja jestem ciekawa, jak wygląda pomoc Kanady tym Ukraińcom teraz, którzy przybywają do Polski. Czyli myśmy przyjęli kobiety, dzieci i starców, a im byli potrzebni tylko młodzi, zdolni ludzie. Jak w Palestynie, jak w Rzymie wygląda na Palestynę, to samo uważa. No. No, czyli to taki trend pewnie jest ogólny. I jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę. Był serial Dom pod dwoma orłami, historyczny. No, jeśli chodzi o ocenę artystyczną, ja nie jestem od ocen, ale to jest moje odczucie, że po prostu chyba został poszatkowany przez montaż, bo nie ma przejrzystości, nie ma łączenia, ale jeżeli ktoś będzie miał okazję oglądać, czy to będzie na życzenie telewidzów, bo naprawdę bardzo wartościowy serial, Dom pod dwoma orłami. Pokazane są dzieje Polaków, w ogóle cała II wojna światowa. Ukraina, to znaczy, no, jeśli chodzi o Wołyń, o Polskę i o Niemcy, to wyzwolenie całe, jak wyglądało przez Armię Czerwoną, jest w pigułce podane, nie jest bardzo powiązane, ale to tak jak aż się czuje, że tu zostało coś powycinane, bo jest niemożliwe, żeby tak było, no, bez ciągłości. I tak jak mówię, jeżeli tylko byłaby okazja oglądnąć ten serial, to było 10 odcinków i dwa odcinki myślałam, że już się nie ukażą. Kończył się ósmy odcinek, mniej więcej, no tam w środku tego odcinka było powiedziane, jak namawia Pop do morderstwa i żeby ani jednego Polaka ma nie być na Ukrainie. I była cisza. Nigdzie nie znalazłam żadnej wiadomości, kiedy będzie wyświetlany dziewiąty, kiedy będzie dziesiąty. Przerwa była dwa tygodnie, nagle nic z tego, nic nowego. Były pokazane te dwa odcinki do końca, ale powtórka była pokazana w nocy, o 12 w nocy. No to nie wiem, kto akurat by oglądał o 12 w nocy odcinki takie, ale... Ja tam, oglądał. No ale właśnie, to było zrobione w takiej porze, żeby po prostu zniechęcić ludzi. Ale naprawdę. Chociaż mówię, artystycznie naprawdę do kitu zrobiony film, ale może to nie wina reżysera, tylko właśnie montażysty. No, kto oglądnie kiedyś, to zobaczy, że się nie mylę.
W każdym razie naprawdę, jeśli chodzi o wartość historyczną, pokazana sama prawda. I naprawdę to warto oglądać. No to tyle chyba, co na dzisiaj bym serial chciała. Ma tytuł jaki? Serial Dom pod dwoma orłami. Dom pod dwoma orłami. Zaczyna się od dnia? To tak na się pięknie na ale od którego dnia? Od poniedziałku? Tak, ale on już się skończył, ten serial. To mówię, skończył się. Aha, ale znowu będzie startował? To było 10 odcinków i w niedzielę było tylko. Czyli będzie powtarzane. Czyli, ale jeżeli będzie, jeżeli telewidzowie będą żądać, bo jak widzę, to była sól w oku chyba. Dokładnie. Jednak ten film. No to tyle, to dziękuję bardzo. To zobaczmy na scenie, bo teraz to obowiązek. Brawa dla nic. Proszę Państwa, teraz jest taka chwila. Nie słychać? Nie, ja sobie wyłączył. Se wyłączył mikrofon, se będzie gadał. No dobrze, bo co teraz w takim... To... Ty masz dobry mikrofon, ja sobie wyłączę. Proszę Państwa, są osoby dzisiaj, które są po raz trzeci na naszym spotkaniu i one, te osoby, otrzymają tak zwany akt powołania na członka Towarzystwa Czakra Muławeckiego, Towarzystwa Zwolenników Czakra Muławeckiego, bo osoby, które są pierwszy raz, przypomnę, powiem tym osobom pierwszą to usłyszą, że wtedy, jeśli członkiem stałym, ma się nominację, akt powołania, jeśli się jest minimum 3 razy na spotkaniu, to nie musi być po kolei, czyli jedno po drugim. Czego dowodem są te osoby, które dzisiaj otrzymają? Wystarczy być tutaj 3 razy, żeby być członkiem towarzystwa. A do czego to zobowiązuje? No właśnie. Ja myślę, do czego zobowiązuje bycie członkiem w Towarzystwie Zwolenników Czakra Muławeckiego? Tego nigdy nie omawialiśmy. Ale wiecie dlaczego? Ja to zrobiłem specjalnie, że nie mówiłem, do czego to zobowiązuje. Dopóki nie zostanie powołana Rada Starszych, to ja nie powiem. A teraz przekazuję tą informację Radzie Starszych, żeby Rada Starszych opracowała to, do czego obowiązuje bycie członkiem Towarzystwa Zwolenników Czakra Muławeckiego. I przewodniczący Rady Starszych, Kazimierz lub jego zastępca Józek. Jest jeszcze drugi zastępca, Władysław, tam, który się schował na końcu. Ta grupa opracuje to, do czego to zobowiązuje, jak i takie prawidło, które już będą proszeni o to, aby rozpocząć pracę, bo prawidło powinno być gotowe na jesień. Czyli cały statut naszego towarzystwa, aczkolwiek nadal towarzystwo jest towarzystwem marynistycznym, wzajemnej adoracji, które spotyka się przy kawie, bo tak chce się spotykać. I ponieważ są osoby, które są po raz trzeci, dlatego tutaj jest naszą gospodynię, za chwilę wręczymy im te powołania. Ale Alicja jeszcze ma dwa słowa. Jeżeli zobowiązuje, to myślę chyba, że na pierwszym miejscu będzie uczestnictwo. No tak, uczestnictwo w spotkaniach. Tak. A jeszcze, jeśli już jesteśmy przy filmie, to jeszcze chcę tylko powiedzieć, chcę powiedzieć, że był bardzo piękny film, Azyl się nazywał. Tak. Przepiękny film, zrobiony przez hollywoodzkiego pana, ale właśnie wcale to nie było rozdmuchane, wcale to nie było nagłośnione, a to jest o małżeństwie Żabińskich, którzy przechowywali Żydów. No ale to był tak piękny film uczuciowy, że dlatego to nie było, no bo przecież naprawdę bohaterami są no, nieziemskimi ci ludzie, którzy potrafili tyle Żydów uratować, no a przecież wiadomo, myśmy tylko Żydów mordowali, więc jak mógłby taki powstać? Przez tyle lat tego filmu, tego wątku w ogóle nie było w polskim kinie, aż musiał się hollywoodzki tym zabrać. Także, że to jest ciekawe, no ale no może jeszcze kiedyś będzie jakieś wznowienie, w każdym razie, żeby nikogo nie myliło, że Azyl, no co to za tytuł, faktycznie, no nic nie mówiący, dlatego nie miał oglądalności. A jeszcze na końcu, żeby zakończyć już tą strefę filmu, to film Smoleńsk był arcydziełem kinematografii polskiej. To był film na Oscara. Kto go oglądał? Przeszedł prawie niezauważenie. Film bezbłędnie zrobiony. Do jednej, jedynej sceny można by się było przyczepić, która była niepotrzebna, ale to chyba było na rozładowanie całego napięcia. Naprawdę film wspaniały. No ale
niedługo po nim już reżyser Gramze musiał odejść z tego świata. No, dziękuję bardzo. Znaczy, ja poczekam, ja się teraz powiem. Pewną bardzo ważną rzecz, bo kiedyś po całej wypowiedzi ktoś z towarzystwa podszedł do mnie i zapytał. Te osoby to dzisiaj nie ma. Jakim prawem ta pani mówi o takich rzeczach na scenie? Prawem grupowym. Duże brawa dla naszej pani. Nie zrażam się takimi wypowiedziami na mnie. Zapytam, jakie prawo? To prawo grupowe. Ja bym powiedział również prawo członka towarzystwa. Raczej z racji tej, że możemy mówić o wszystkim w odpowiedni sposób, czego dowodem są nasze wypowiedzi na scenie naszych gości. No właśnie, tak jak ja wysłuchiwałam swego czasu takie prelekcje, że pomysły młodych, człowieka, który, przypomnij sobie, nie był żonaty, nie miał nawet dziewczyny, a miał pomysł na życie dla polskich, dla Polaków, żeby dzieci zabierać już od trzeciego roku życia. Taki był. No, nie pamiętasz, jak to... Tak, tak, od trzeciego roku życia zabierać rodzicom i wychowywać. No myśmy to przerabiali. To był za Stalina, to był za Hitlera. Ale mieliśmy, wtedy pamiętam, mieliśmy dwa wejścia. Jako członkowie towarzystwa. A mogę zabić, a mogę zjąć ze sceny. Wybraliśmy to drugie. Ale to było celowe, wiecie? Jak ja przygotowałem program, to ja go zaprosiłem, bo mówię, bo on chciał sprawdzić, mnie prosi, jak zostanie przyjęty przez towarzystwo. No to już wiem. Ja chciałem jednocześnie, teraz jak już jest Alicja tutaj ze mną, was o coś poprosić. Żebyśmy minutą, chwilą ciszy uczcili pamięć niezwykłego człowieka, który tu stawał na scenie wielokrotnie, a który odszedł. Dzięki któremu mieliśmy spotkanie między innymi w Dworku Białobrodnickim, bo to jego inicjatywa była. Znaliście dobrze tego pana. Odszedł od nas trudno, po ciężkiej chorobie nowotwór. Zajmował się wodą. Mówi o świętej pamięci Bogdanie Głowackim. Uczcijmy chwilę ciszy jego pamięć. Proszę Państwa, teraz poprosimy na scenę osoby, które otrzymują akt powołania. Są to dwie pani. Jedna z nich przypomniła się na naszym spotkaniu i przypomniała mi, że przecież dzisiaj jest trzeci raz. Judyta Szot. Prosimy Cię, Judytko. I on w tej chwili jest pełnoprawnym członkiem towarzystwa, tak? I prosimy na scenę panią Teresę Ręczowską. Także słuchajcie, jest to bardzo miła chwila, bo pięknie to wygląda, tak? Zapytała, dziękuję bardzo, gratuluję. Zapytała mnie nasza matka chrzestna na początku, to robi na ten. Ja przygotowałem. Proszę? Tak, dziękuję Tobie, Alicjo. Zapytała mnie nasza Kasia, jak powstawało towarzystwo. A co będzie takim pamiątką po tym, że ci ludzie przechodzą? A ja będzie taki akt powołania. Nasza łódka. A ona mówi, no, a ile to trzeba będzie, co trzeba zrobić, żeby być? Żeby dostać? Być trzy razy, niekoniecznie po kolei. A co będzie dalej? A ja teraz już mamy wróżki u siebie w towarzystwie, to pytaj. Po prostu trzeba być. Trzeba liczyć się obecnie.
A w międzyczasie wykroiły się wielkie, fajne chwile. Jak Państwo zauważyliście, tu na tej scenie, czy w innych miejscach, pojawiają się ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski. Kładą serce na dłoni Państwu, chcą się podzielić informacjami, ale też nieprzypadkowo jesteśmy w tym miejscu. Bo tu w tym miejscu, na tej sali, w tym Jamie Michalika, w tym stoliku, czy wielu innych, od czasów jeszcze młodej Polski, międzywojennym, spotykali się fantastyczni ludzie. Twórcy, inteligencja, politycy, biznesmeni, ludzie sztuki, to jest kawiarnia artystyczna. Chciałbym prosić, żebyśmy gromkimi brawami podziękowali właścicielom tego lokalu za to, że możemy tutaj się spotykać. Tak, dziękujemy wszystkim tym, którzy to jest to piękne miejsce i jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy tutaj przybywać. Drodzy Państwo, jak będzie wyglądała dalsza część naszego spotkania? Już mówię, ale za chwilę bardzo ważna część, mianowicie temat zdrowia, nasz gość spod granicy, koło Zielonej Góry. Następnie o godzinie 15.30 dzisiaj spotykamy się, kto chce zwiedzać z nami zbrojownię, to zapraszamy o 15.30 pod Kasy Wawelu. Kasy Wawelu wiecie, gdzie są, a jak nie wiecie, to zapytali się tam, jak będziecie na Wawel. Tam obok kawiarni Słodki Wawel, tam są kasy. Kupujemy bilet do zbrojowni na godzinę 16. Czemu 15.30? Dlatego, że żeby wejść na 16, to być ostatnie wejście, no to trzeba wcześniej kupić bilet. Więc 15.30 spotykamy się pod kasą, każdy kupuje sobie bilet, jaki potrzebuje. Jedni mają tam ulgowy, drugi szkolny, trzeci mają seniorski, czwarci nie mają wcale. Wobec powyższego to trzeba załatwić. I 15.30 tam się spotykamy, a potem tuż przed 16 wskażą nam, gdzie to wejście jest, gdzieś na dziedzińcu jest to wejście do zbrojowni. Także tam się będziemy realizować i po tym spotkaniu w zbrojowni już kończymy tam oficjalne spotkanie. Kto będzie chciał, to można się jeszcze spotkać gdzieś w Krakowie, gdzieś na dziedzińcu posiedzieć i pogadać. Jest przyjemnie, słońce świeci, więc możemy spędzić miłe to wprowadzenie w ten czas wiosny. Natomiast następne spotkanie Towarzystwa Zwolenników Czechrona Obywatelskiego będzie 3 czerwca. To jest sobota. 3 czerwca. To będzie informacja, była wysłana na SMS-y. Stąd osoby pierwszy raz, które podawały telefon. Powiedziałem, że powiem polskim telefonem, żeby Państwu wysłać SMS-y informacji, kiedy następne spotkanie. I tam dostaniecie taki SMS. To spotkanie będzie na 99% miało tytuł Prawo Naturalne. I tak pracujemy nad tym, żeby takie było. I tutaj, jeśli pozwoli zdrowie, to i pozwolą sprawę, spodziewamy się Andrzeja Stępkowskiego, którego znacie z tego wykładu o bankowości, o rzeczach. Niesamowity chłopak. Ale czy to prawo naturalne będzie trzeciego, czy ono będzie dopiero we wrześniu, to ja na 100% nie wiem. Ale 90% wiem, że będzie. Może będzie inny temat, to zależy, co nam wybrzmi, co w trawie będzie piszczeć. Także tyle co informacji dotyczących właśnie... Może Krzysztofa Tytko. Proszę? Może Krzysztofa Tytko. Krzysztofa Tytko rozmawiamy, ale Krzysztof Tytko musi mieć ekran, musi mieć prezentację. Bez jej prezentacji ten czas, godzina, półtora, jak Krzysiek mówi, to będzie trudny. Dlatego tam, gdzie się chcemy spotykać, bo 3 czerwca mamy się spotkać w Forum Kultury na Małym Rynku, tam taki drugi sali. Tam są warunki na to i tam prawdopodobnie będzie ten temat, natomiast temat z Krzysztofem Tytką, myślę, będzie dobry w jesieni, bo rozmawiamy na ten temat w jesieni, gdzie będzie już więcej wiadomo, albo już w ogóle nie będzie wiadomo. Może wyzdrowieje. A ja sobie teraz, zanim zapowiem naszego następnego mówcę, tego pana, który włożył tyle pracy, żeby tutaj przyjechać, te wszyscy nasi goście, proszę Państwa, włożyli tutaj pracę i koszta, żeby tu przejechać, ale czego się nie robi dla tak wspaniałego towarzystwa, jakim jesteśmy wszyscy. To chciałem wprowadzić Państwa, porozpuszczać te wszystkie tematy.
przygotować tutaj scenę i salę do tego, aby odebrać wspaniałe wieści i informacje od kolegi Eugeniusza, to chciałbym Państwu z tej książki, z Twoją miłością pisane, zaprezentować tekst, który wybierzecie sami od numeru 1 do 63. Jaki proponujecie numer strony? Ile? 53. Zobaczymy, czy to będzie mogli przeczytać. Oj. Już szukam. Stacje prawdy. 53, ja prawda, czy dobrze? Jak powiedziałem, moje oczy. I ten utwór, ten tekst jest Państwu dedykowany z tej książki. Stacje prawdy. Wieczorna zaduma w ciszy ze sobą pozwala mi zrozumieć zapomnienie. Jest dla mnie ukojeniem po dniu pełnym wrażeń i zobowiązań. Teraz, kiedy gwiazdy rozświetlają zaspane okna, a księżyc swym blaskiem iskrzy w podbiciach krzyk, moje spojrzenie przez ścieżki duszy pozwala mi odnieść się westchnieniem do rzeczywistości. Pozorny niemat moich myśli jest absolutną koncepcją modelu zestrojenia, pozwalającą usłyszeć siebie. Zastygły uśmiech nie pozostawia śladów ironii, tak bardzo utkanych z wielośladów splątań. Cisza. Model zdarzeń spokojnej koncepcji czasu powstały przemyślnie z ucieczki od samego siebie, tworząc incydent, umyka logice pozornej całości, czyniąc ją odpowiedzialną we własnym naśladowaniu. W ciemnych korytarzach myśli, pełnia pokory, wyznacza barometr przeznaczeniu stać się rzeczywistością. W tej podróży ponad stany zasłuchania wciąż jeszcze zatrzymuję się na stacjach prawdy. Słowa miło się pisać. Proszę Państwa. Kiedy pisałem słowa miło się pisane, pisałem, to wpierw powiedziałem sobie, że ja nie chcę tego pisać. Niech pisze to coś przeze mnie. Ja wielu tych tekstów do dziś nie rozumiem. Nie, że nie rozumiałem, co piszę, to był mi dyktowany. I czasami się zdarza, kiedy robię wieczór autorski, bo czasami się zdarza, to myślę, moje muzyczne witraże, które macie grają, to teksty z tej książki, z tej książeczki, namawiam, żebyście tą książkę nie czytali ją w domu, żeby ona gdzieś leżała na wierzchu i służyła wam wtedy, kiedy będziecie chcieli sięgnąć i przeczytać jakiś tekst. Teraz w głowie powiecie numer, tam otworzycie i przeczytacie. I ten tekst ma nam złączyć z tym, co jest w nas ukryte, aby to wydobyć na zewnątrz. Taki jest cel słów miłości opisanych. I w tym momencie jest mi bardzo przyjemnie podziękować i bardzo wzniośnie podziękować doktorowi Nabilowi, podziękować naszej Gercie za to, że tutaj wystąpiły i zaprosić na scenę osobę mi bardzo bliską, przyjacielską, człowieka, który będzie mówił do was rzeczy, myślę, że w większości znane, ale ustawione w sposób taki, tak ułożony, żebyście w języku pojęciowym tego człowieka poczuli coś więcej niż tylko informacje o tym, co będzie mówił. Panie i panowie, Eugeniusz Wieniecki, czołowy polski naturopata z Nowej Soli. Prosimy. Serdecznie Państwa, specjalnie tam stanąłem, żeby mieć takie entrée, czyli wejście eleganckie, żeby było to zapamiętane, bo nie wiadomo, kiedy jeszcze tu będę mógł przed Wami wystąpić. Jest to dla mnie duży zaszczyt. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Wziąłem ulotkę do ręki, żebyście nie myśleli, że przybyłem z pustymi rękoma do Was.
więc tutaj już mamy ten temat załatwiony. Mam do Państwa taką prośbę, abyście podnieśli lewą rękę do góry od serca. Śmiało, śmiało, tak? I pytanie brzmi, kto przybył tutaj ze względu na mój wykład. Dziękuję serdecznie Państwu, bardzo mi się to podoba. Jestem bardzo zobowiązany. Andrzeju, wybacz ten podstęp. Szanowni Państwo, ja tutaj przedstawię się, bo pewnie mało kto mnie zna, gdzieś tam w cieniu działam w swoim zakresie. Nazywam się Rudolf Winiecki, jestem dyplomowanym naturopatą i naturoterapeutą. Prowadzę w Nowej Soli gabinet naturoterapii, gdzie jest cały ciąg różnych zabiegów terapii wodorem molekularnym, bo taką terapią się zajmuję, terapią wodorem molekularnym. Jestem członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Uczestniczę w różnych prelekcjach, prowadzę wykłady, publikuję swoje artykuły do czasopisma Harmonia. Bardzo polecam to czasopismo sobie zaprenumerować. Tam co wydanie jest jeden z moich artykułów. Prowadzę blog, prowadzę sklep z urządzeniami ochrony zdrowia, to znaczy z takimi urządzeniami, które pozwalają nam w świecie tak dużego skażenia, tak daleko idącej destrukcji przyrody, zachować jakiś tam odpowiedni stan zdrowia, aby przynajmniej żyć w jakimś komforcie. Te ulotki, tą ulotkę wziąłem po to, żeby tam Państwo mogli sobie zobaczyć na bieżąco, o czym będę mówił, ponieważ nie są to rzeczy proste. Bardzo proszę, dziękuję. Nie są to rzeczy proste, są to rzeczy skomplikowane, ponieważ sama tematyka zachowania zdrowia, potem jak się go utraciło, powrotu do tego zdrowia, jest bardzo skomplikowana, ponieważ każdy z nas jest inny. Każdy organizm jest inny i dążyć powinniśmy do tego, abyśmy mogli zacząć słuchać naszego organizmu, co jest bardzo trudne. Andrzej jest przykładem, organizm mu dawno mówił, że ma za duży brzuch, ale on go nie słuchał. Ale już posłuchał, już widać efekty. Rzeczywiście coraz lepiej ma się tutaj z tym bagażem z przodu. Już się zawziął trochę na to i jako punkt honoru, że musi to jeszcze zwalczyć dodatkowo, a to powiem Państwu, że z mojej praktyki klinicznej wynika, że w wielu przypadkach utrata nadwagi już mówi o tym i daje dość dużo sygnałów powrotu do zdrowia. Sama nadwaga jest dość mocno obciążająca nasz organizm i może powodować i powoduje wiele chorób. Tutaj pan doktor odniósł się do kamienia nieco sceptycznie, mówiąc o jego energii. A ja Państwu teraz przeprowadzę absolutnie naukowy dowód. W tym naukowym rozważaniu absolutnie zrozumiecie, że kamienie, kryształy posiadają energię i tą energię emitują. Proszę sobie wyobrazić, każdy wie, co to jest magnes. Czyli kawałek żelazka, które przyciąga inne żelazko. Dlaczego ono, ten magnes to przyciąga? Ano dlatego, że taki ferromagnety, trochę żelazo, ten atom żelaza jest dipolem i można te atomy żelaza w strukturze, w takim kawałku metalu ułożyć w jednym kierunku. Przez co mówimy o tak zwanym namagnesowaniu. Namagnesowanie następuje poprzez dostarczenie energii. Tak? Jeżeli dostarczyliśmy do żelaza energii magnetycznej, on to uporządkował te atomy żelaza i teraz już jest, sam staje się tym magnesem, czyli ma tą energię. I na podstawie tego łatwo zrozumieć, dlaczego kryształ lub kamień może emitować energię, emanuować, bo to jest do istot żywych, ale emitować energię. Ona tą energię będzie posiadał. Ponieważ tego typu elementy, czy powiedzmy minerały, jak kryształy czy kamienie,
powstają z reguły poprzez silny nacisk ciśnienia. Już tu Andrzej mówił o diamencie, tak, który jest czystym węglem atomowym, ale poddanym ciśnieniu blisko 3000 atmosfer. I w ten sposób, w tym ciśnieniu, czysty węgiel przekształca się w diament. Ale jeśli ten kryształ, ten diament dostał energii, tak, w postaci tego ciśnienia, to on tą energię zachowuje. Zgadzamy się, panie doktorze? Jak ją zachowuje, to może ją oddawać w niewielkich ilościach? Może. I tak się dzieje. Mamy kryształ górski, który ewidentnie jest kryształem, który energię przekazuje na zewnątrz. I ja wierzę, jestem przekonany, że duże kamienie, gdzie ludzie o takim czułym polu, biopolu, mogą odczuwać energię tych kamieni. Przecież są kręgi kamienne, które gromadzą energię. I to nie jest nic takiego, co mieściłoby się tylko i wyłącznie w sferze wiary, że wierzymy w to, ale jest to zbadane naukowo po prostu. Tak? To wiemy o tym, że tam jednak to skupisko jest. Już o piramidach, to jest chyba największe skupisko kamieni, tak? A o energie, jakie tam wewnątrz istnieją, są mierzalne przyrządami obecnie produkowane. To, co się dotyczy tej energii. W związku z tym, kończąc temat energii, ja wysyłam tu do Państwa dużo dobrej energii i proszę sobie tę energię przyjąć, dobrze się czuć, bo teraz będziemy mówili o czymś, co ja określiłem jednym mottem: zdrowie trzeba mieć, a nie odzyskiwać. Z reguły tak bywa, że każdy, kto się zajmuje naturopatią, naturoterapią, to zajmuje się właściwie głównie z powodów własnych doświadczeń. Chyba nie znam żadnego naturopaty, uzdrowiciela, który by, urodził się, chodził do szkoły, wyuczył się i był uzdrowicielem czy naturopatą. Zawsze w jego życiu, każdego jakieś tam okoliczności utraty zdrowia w przypadku następowały, odzyskał w sposób naturalny to zdrowie i teraz będzie się dzieli się teraz swoim doświadczeniem z innymi. I takim ja jestem przypadkiem. W 2005-2008 roku doprowadziło mnie praca 22 na 2. Tak pracowałem, że mało spałem, dużo pracowałem, doprowadziłem do stanu, że trzeba było mnie ubrać i rozebrać. Lekarze stwierdzili, że bez dwóch operacji neurochirurgicznych to ja wyląduję na wózku. I to jakby bezdyskusyjne. No niestety, ale nie poddałem się tym operacjom, postanowiłem dźwignąć się metodami naturalnymi. Właśnie Państwo, że nim stanąłem na nogi, to trwało to 5 lat. Tak? Czyli bardzo szybko jakby mi się to wydawało, bo nawet nie zauważyłem, kiedy utraciłem zdrowie, a czekałem na odzyskanie zdrowia ponad 5 lat, gdzie, jak widzicie, jestem w pełni sprawnym człowiekiem. Mam już swoje lata. Kto wie, czy ja tu nie jestem najstarszy w tym gronie, albo bardzo blisko niektórych panów. Bo pani to w ogóle nie biorę pod uwagę, oczywiście. I w ten sposób zacząłem zajmować się naturopatią, naturoterapią. Do czasu, kiedy nie ukończyłem akademii i nie zdobyłem dyplomu naturopaty, prowadziłem te działania, ja to tak żartobliwie mówię, za jajko i górę. Czyli za to, jak ktoś przyszedł, podziękował, nie brałem pieniędzy, ustanowiłem sobie jako to punkt honoru, że dopóki nie mam zawodu, nie zarabiam na tym, więc mnóstwo ludziom pomogłem. W sposób taki po prostu za dobre serce, dobrą energię i byłem z tego bardzo zadowolony. Co prawdopodobnie pozwoliło mi jeszcze to moje zadowolenie z tego, że inni są zadowoleni, rozszerzyć sobie ten cały zakres działania, zacząć studiować badania naukowe i tak dalej. I zająłem się
terapią wodorem molekularnym, ponieważ uznałem, że jest to najbardziej naturalny sposób, najbardziej ekologiczny sposób i najmniej interwencyjny dla organizmów ludzi do terapii i do zachowania zdrowia. Cóż to takiego jest wodór? Wodór to jest po prostu gaz. Atom wodoru o symbolu H praktycznie w przyrodzie w stanie takim nie występuje. Ten atom zawsze musi być połączony w stanie wolnym z drugim atomem w połączeniu tak zwanym kowalencyjnym, czyli z jednym wspólnym elektronem, który krąży wokół tych dwóch atomów. Takie połączenie kowalencyjne powoduje, że taka cząsteczka nazywa się cząsteczką molekularną, ponieważ jest to najmniejsza cząsteczka występująca w stanie wolnym. Dwa atomy wodoru w połączeniu kowalencyjnym. Taka cząsteczka staje się gazem nieaktywnym. Czyli to jest taki, jak mówimy, wolny elektron, do niczego się tam nie zobowiązuje, do niczego się nie. Czyli wodór molekularny jest gazem nieaktywnym, ale bardzo potrzebny w naszym organizmie. W 2007 roku w magazynie Nature dr Shigo Ohta z Japonii opublikował pierwszy artykuł mówiący o badaniach naukowych z wykorzystaniem wodoru molekularnego do celów terapeutycznych. Opublikował tam mnóstwo historii badań związanych z terapią wodorem molekularnym i ta publikacja zaczyna nam w świecie współczesnym funkcjonować jako pierwsza informacja o wodorze molekularnym do celów terapeutycznych, chociaż prawda historyczna jest taka, że już w 1845 roku pierwsze takie wzmianki o poprawie zdrowia przy pomocy wodoru molekularnego już istniały, ale one nigdy nie były jako oficjalna informacja z badań naukowych. Wodór molekularny to jest gaz produkowany w naszym organizmie endogennie przez bakterie, czyli nasz organizm zna ten gaz i ten gaz jest wykorzystywany do różnych celów w naszym organizmie. I do niedawna, kiedy środowisko nasze było jeszcze w miarę przyzwoite, to ludzie nie potrzebowali dodatkowego wodoru molekularnego, tak jak w niektórych przypadkach nie potrzebowaliby tlenu, jak nie ma smogu, a jak jest dobrym przykładem, że bywały tu takie dni, że trzeba było tego tlenu sobie dostarczyć, bo w powietrzu było za mało, więcej było gazów szkodliwych, jak powietrza i tlenu do oddychania. Od tamtego czasu, 2002, wykonano ponad 2000 różnych badań naukowych i określono dzisiaj, że wodór molekularny jest pomocny w ponad 200 już skatalogowanych, określonych schorzeniach, jakie tam dopadają ludzi. Wiemy, że większość chorób, które mamy, to są choroby głównie pochodzenia cywilizacyjnego. Gdyby nie właściwe pożywienie, gdyby nie środki ochrony roślin, gdyby nie pestycydy, herbicydy, glifosaty, jakieś tam inne trucizny, które tam mamy do tych pożywień, mnóstwo tych E tam jest. I to wszystko powoduje to, że nasza flora bakteryjna, nasz mikrobiom nie jest w stanie wejść w stan równowagi. I z tego powodu zaczyna się bardzo mnóstwo różnych dolegliwości w zależności od skłonności danego organizmu. Ja osobiście stosuję wodór molekularny mniej więcej od 10 lat i jeśli chodzi o mnie, to takim ewidentnym to, że ja nie wiem, czuję się młodo, bieg metaboliczny mam 15 lat młodszy od katalogowego, nazwijmy to w ten sposób, a jeszcze powiem, że 21 spotkanie wiąże się z 21 dniem moich urodzin,
a 53 strona z rokiem urodzenia. Także, niech Państwo, to nie jest przypadek. No, taki fajny zbieg okoliczności. Nosiłem od wielu, wielu lat, tak chyba od 96, już prawie jakby całe życie, nosiłem okulary. I to progresywne, czyli nie mogłem przeczytać ani tak, ani nie mogłem zobaczyć, co tam jest. Miałem dosyć silne problemy. Nawet któregoś razu wychodzę z domu, chcę jechać samochodem, a ja mam mgłę za tymi moimi doskonałymi okularami. Zdejmuję te okulary i oczywiście brudne, tak? Jak to zwykle tam tego, przecieram te okulary, zakładam, to się nic nie zmieniło. Ale zauważam efekt taki, że ja... Przecież ja widzę, po co mi te okulary są potrzebne. Zauważyłem nagle, że ja nie potrzebuję okularów. Prawdopodobnie wiedziałbym o tym wcześniej, ale to przyzwyczajenie do tych okularów wymuszało mój wzrok na korzystanie z okularów i dopiero przy dobrej pogodzie słonecznej ja zauważyłem, że nie noszę do dzisiaj tych okularów. To się stało jakieś dobre 5 lat temu. Jestem w stanie przeczytać z tej książeczki przy tym oświetleniu wszystko, co jest. I nie jest to nic takiego nowego ani rewelacyjnego, bo badania naukowe opisują, że picie na co dzień wody nasyconej wodorem poprawia wzrok, jeśli ten wzrok ma wadę z powodu tak zwanego wieku. Jeżeli to nie jest wada typu, nie wiem, no, w ogóle jakieś tam nie ma mięśni, nerwy czy tam inne tam historie są uszkodzone, ale jeśli ktoś traci wzrok związany z wiekiem, to na 100% ten wzrok wraca, ponieważ ja mam mnóstwo takich pięknych telefonów, które do mnie dzwonią, a to, czy to normalne, że ja teraz dobrze widzę? Ja mówię, tak, normalne, trzeba było przeczytać instrukcję, ulotkę, tam wszystko jest napisane, że normą jest to, że ludzie, którzy mieli wzrok słabszy z powodu wieku, tak, odzyskują ten wzrok, badania naukowe to potwierdzają. Mamy wodór molekularny, będzie nam pomagał w schorzeniach wszystkich naszych narządów. Na tej ulotce, na ostatniej stronie, to jest wydruk sprzed tam, nie wiem, około roku. Dzisiaj ten katalog schorzeń, na które nam będzie pomagał wodór molekularny, jest znacznie większy, bo te badania cały czas postępują i cały czas dowiadujemy się, co nowego. Wodór molekularny w naszym organizmie w pierwszej kolejności jest najsilniejszym antyoksydantem i to antyoksydantem selektywnym. Tyle się mówi o tym, żeby dbać o zdrowie i spożywać takie pożywienie, które ma jakiś tam potencjał antyoksydacyjny. Mówimy o warzywach zielonych, o zielonkach i tak dalej. Tylko szklanka wody nasyconej wodorem ma tyle potencjału antyoksydacyjnego, co 6 kg sałaty. I teraz, jeżeli chcemy mieć taki proces ochrony przed rodnikami tlenowymi, jak wodoru, szklanki wody nasyconej wodorem, to musimy zjeść 6 kg sałaty. No, nikt 6 kg sałaty nie zje. Mamy mnóstwo różnych antyoksydantów w postaci najróżniejszych suplementów. Mówi się, że tam acerola i tam inne, tam wszystko to takie i tak dalej. To wszystko ma jakiś tam potencjał antyoksydacyjny. Ale trzeba wiedzieć, że antyoksydanty z pożywienia i suplementów oddziaływują na wszystkie rodniki tlenowe w naszym organizmie. A mamy tylko praktycznie jeden rodnik, to jest rodnik hydroksylowy, który jest destrukcyjny w naszym organizmie. Inne rodniki są nam potrzebne. Te rodniki potrzebne są na przykład nadtlenek wodoru, czyli popularna woda utleniona. Ona jest wytwarzana w naszym organizmie przez układ immunologiczny wtedy, kiedy mamy infekcję wirusową, bakteryjną w naszym organizmie. Tak samo jak ten singletowy. To też jest rodnik tlenowy, ale on jest w naszym organizmie potrzebny. I w momencie, kiedy my walczymy z rodnikiem hydroksylowym takimi uniwersalnymi antyutleniaczami,
No jednocześnie redukujemy te rodniki, które są potrzebne w zwalczaniu bakterii, czy takich tam stanów patologicznych w naszym organizmie. Nasz organizm zawsze broni się poprzez wywołanie stanu zapalnego. To stan zapalny to jest skutkiem działania patogenów w naszym organizmie. I likwidacja tego stanu zapalnego, czyli jeżeli ktoś jest tam, powiedzmy, no, proapteczny i tabletkowy, to nie wiem, dostał jakiegoś tam zapalenia, załóżmy, nie wiem, małego palca ręki, bierze jakieś tam środki przeciwzapalne, to jest błąd w leczeniu. Stan zapalny został wywołany przez organizm w celu obrony. Teraz trzeba pomóc tylko organizmowi w taki sposób, aby on ten stan tym stanem zapalnym wyleczył, sam wyleczył. Mówię wyleczył, ponieważ już nawet medycyna akademicka wie o tym i już nawet mówi, że organizm ludzki jest w stanie wyleczyć się z każdej dolegliwości, z każdej choroby, z każdej patologii. Nie należy tylko przekroczyć pewnych granic. Czyli jeżeli się skaleczymy, to rana nam się zagoi. Jeżeli złamiemy kość, to ta kość się zrośnie. Ale jeśli utniemy rękę, no wybaczcie, nie jesteśmy jeszcze. No dobrze. Czyli ucięcie ręki, przekroczenie tej granicy zdolności samouleczenia. I nasz organizm, tak obrazowo opowiem, jak wygląda działanie naszego układu odpornościowego, immunologicznego, jak on nas chroni. Wyobraźcie sobie, że mamy jakiś tam teren, tak, nie wiem, jakąś tam działkę, działka jest ogrodzona, ten teren to jest nasze ciało, ogrodzenie to jest nasza skóra. I teraz mamy wewnątrz w organizmie, mamy wojsko, które nas broni. I teraz tak, jak ktoś przez płot będzie skakał, tak, jedna osoba przeskoczy tam, czy jeden patogen przeskoczy, no to tam pójdzie dwóch żołnierzy, bargą, uśmiercą i wyrzucą go z potem za płot. Czyli nastąpi likwidacja patogenu i usunięcie go z organizmu. No ale problem będzie, jeśli tego wojska mamy na przykład tylko tam 100 sztuk, a w kółko nas otoczy 1000 innego wojska i przez ten płot jednocześnie skoczy nam na ten teren, tak? No to się okaże, że przewaga jest tego wroga i nasz układ odpornościowy, nasz mechanizm obronny nie jest w stanie się obronić. Więc wtedy trzeba sięgnąć po pomoc z zewnątrz, zawołać coś z zewnątrz. W naturalnym środowisku to są rośliny, to są zioła, to są terapie naturalne, to są miody, to są olejki eteryczne, wszystko co z natury. To jest ta pomoc, czyli dodatkowo to nasze wojsko, które przybywa do nas, żeby poradzić sobie z tym patogenem, który nas zaatakował. I potem odpowiednie przygotowanie do tego, aby to, co zostało tam już zlikwidowane, zostało wydalone z naszego organizmu, czyli detoks. Konkretnie to się nazywa detoks, bo wszystko, co jest w naszym organizmie niepotrzebne, jest po prostu toksyną, co nie znaczy, że nas truje, ale musi być wydalone. Jest ciałem czymś, co jest niepotrzebne i zostaje to wydalone. Wydalamy to praktycznie tylko na trzy sposoby, czyli poprzez tkan, poprzez pot i poprzez mocz. To są drogi ujścia, gdzie nasz organizm lokuje te rzeczy, które są w naszym organizmie niepotrzebne. Oczywiście my wydalamy jeszcze oprócz tego produkty takiego przemiany metabolicznej, takiej normalnej, zdrowej przemiany, też musimy to z organizmu wydalać. Stosowanie różnego rodzaju środków, które zapobiegają poceniu się naszego ciała, to jest zakładanie sobie takiej trochę pętli na szyję. Nie powinno się ograniczać potliwości. Jeżeli się pocimy nadmiernie, to nie ograniczamy tej potliwości nadmiernej, tylko szukamy przyczyny, dlaczego się nadmiernie pocimy. Tak? Że stosowanie różnego rodzaju dezodorantów jest po prostu nieporozumieniem, absolutnym. A jeszcze takich środków, które się bierze w postaci tabletki 7 dni się nie pocimy, to jest w ogóle jakby na własne życzenie niszczymy sobie
swój własny organizm. Bardzo mocno przychodzi nam z pomocą w takich przypadkach wodór molekularny, ponieważ on praktycznie biorąc jest wymiataczem rodnika hydroksylowego, tego, który powstaje w naszym organizmie non-stop. Ten rodnik powstaje non-stop, bo powstaje z powodów normalnego metabolizmu, powstaje przy trawieniu, powstaje przy oddychaniu, powstaje przy jakichkolwiek dostawaniu się patogenów do naszego organizmu, przy zatruciu, czyli jeżeli przyjmujemy, że nasze, bo to taka prawda, że oddychamy powietrzem nieczystym, to za każdym oddechem ileś tego rodnika hydroksylowego jest wytworzone w naszym organizmie. Rodnik hydroksylowy przez naukowców, nawet przez medycynę akademicką jest posądzany o 95% nieszczęść w naszym organizmie. Czyli to jest bardzo agresywny rodnik, on w zasadzie jest produkowany w wyniku takiej niewłaściwej przemiany i to jest grupa wodorotlenowa z tlenem, któremu brakuje jednego atomu. I ta grupa wodorotlenowa OH i bierze się ten plusik, bo tam nie ma wodnego plusik, bo jest ona dodatnie naładowana, szuka skąd by zabrać ten elektron, żeby wyrównać. Jest to bardzo agresywna cząsteczka, gdzie ten elektron zostanie zabrany z czegokolwiek, co po drodze natrafi. I to jest nieważne, czy to będzie jakiś minerał, czy to będzie, nie wiem, komórka, czy cokolwiek będzie. Jak się trafi, to ten rodnik hydroksylowy zniszczy to, co na drodze swoim stoi. Dlatego tak ważne jest, aby bardzo mocno ograniczać rodnik hydroksylowy w naszym organizmie, bo on jest nam do niczego niepotrzebny. To jest tylko i wyłącznie, nazwijmy to taką trucizną, taką destrukcyjną cząsteczką, która nas niszczy od wewnątrz. Rodnik hydroksylowy powstaje nawet również w wyniku stresu. Czyli nie wiem, boimy się czego, przestraszyliśmy się, mamy zły dzień, coś nas martwi, tak? To w tym czasie cały czas powstaje ten rodnik hydroksylowy. Ponieważ mamy w takim stresie negatywnym, mamy cały czas zaburzony metabolizm. On też powstaje w wyniku takiego zakłócenia przy produkcji energii w mitochondrium w naszych komórkach, a jakby zjawisko jest, którego no nie można wyeliminować, ono po prostu jest. Dlatego trzeba zadbać o to, aby ten rodnik hydroksylowy był eliminowany z naszego organizmu na bieżąco. Z takich, które dotychczas jakby nie było wodoru i informacji o wodorze, no jakoś sobie ludzie radzili, tak? No radzili sobie choćby z tego powodu, że tego mniej było, bo mniej mieliśmy tego skażonego środowiska i tego wszystkiego było wokół nas dużo mniej. Mniej to dotyczy młodych organizmów, w których wodór endogenny jest wystarczająco produkowany. Bardziej dotyczy to osób starszych, po 40 już, może nawet po 30, kiedy jest zaburzony proces endogenny wytwarzania wodoru molekularnego w naszym organizmie. I teraz, jak to się dzieje, że ten rodnik hydroksylowy i wodór wchodzą w organizmie w reakcję? No to taki wodór molekularny, jak już wspomniałem, nie jest cząstką aktywną, czyli on sam w sobie nie robi, czyli jak my się napijemy wody nasyconej wodorem, czy będziemy się inhalować wodorem, to ten wodór nie szuka rodnika hydroksylowego, tylko jest takim koniem trojańskim. To rodnik hydroksylowy chce się połączyć z wodorem molekularnym, bo to mówię, jest najtaniej, najlepiej. Ale i najłatwiej. Mniej jakby energii, to następuje ta reakcja bardzo szybko. Ale zamienia się w tym czasie na wodę. Czyli nie w wyniku działania wodoru, źle mówię, w wyniku działania rodnika hydroksylowego na wodór nie ma żadnej substancji odpadowej, po prostu powstają dwie cząsteczki wody. W ten sposób też ta woda jest wykorzystywana później w naszym organizmie jako po prostu normalna woda. Nic się nie dzieje. Nie jest to tak, że
powstaje jakiś związek, rozkłada się to na dwa związki, te dwa związki, tak jak na przykład chelatowanie jest, tak, to polegające właśnie, że metale ciężkie są rozkładane na związki takie, które są, jest możliwość wydalenia ich z organizmu. Tutaj idzie to w linii prostej, dlatego jest to takie korzystne dla organizmu, bo nie zużywa energii, a daje bardzo silny skutek, skuteczny jest, ponieważ wodomolekuła bardzo szybko rozchodzi się po organizmie, bo jest to najmniejsza cząsteczka we wszechświecie, nie ma mniejszej i ona przenika przez najmniejsze bariery, przez co inne tam cząsteczki nie są w stanie przeniknąć, typu bariera krew-mózg, tak samo jak bariera krew-narządy oka, co jest ważne, że mało kto wie, że przez narządy oka, unerwienie oka, to są tak ścisłe bariery, że mało co jest w stanie przeniknąć. Bo mamy ten narząd, mamy wystawiony niemalże na pierwsze działanie narząd wzroku, więc przenikanie do oczu jest bardzo trudne. Jest to bardzo, bardzo, bardzo taka skuteczna, silna bariera ochronna i tutaj wodór molekularny tą zdolność ma, więc on może przeniknąć do gałek ocznych, do unerwienia, do mięśni, wszystko w kółko, tak aby tam te procesy naprawcze naprawdę się odbywały. I teraz jeśli mamy już ten gaz, ten wodór, który nam ten rodnik hydroksylowy będzie likwidował, czyli zwolni z obowiązku, czy przestanie zajmować nasz układ immunologiczny likwidowaniem, walką z rodnikiem hydroksylowym, to nasz układ immunologiczny zacznie mieć czas na sprawy naprawcze w naszym organizmie. Bo wyobraźmy sobie, że ja tutaj do Państwa mówię, tak? A Państwo cały czas ktoś coś do mnie będzie mówił. Każdy coś tam powie. Zrobi się taki chaos i ta moja praca tutaj, wykład dla Państwa, nie dotrze do wszystkich, nie będę mógł się z nikim porozumieć, do nikogo dotrzeć, bo każdy będzie tam swoje robił, będzie mi przeszkadzał. Rodnik hydroksylowy przeszkadza we wszystkim, co się dzieje w naszym organizmie. I teraz wystarczy, że Państwo będą uspokoją się, albo wyjdą, przepraszam, nie wypraszam, tylko przenośla. Zaczyna być pole do popisu, tak, tego co, czyli układu immunologicznego, który ma naprawić to, co zostało uszkodzone lub doprowadzić po prostu do homeostazy. Co doprowadzenie do homeostazy naszego organizmu nie jest takie proste, nie jest to mniej proste, ponieważ my mamy w sobie kilka układów, które muszą pracować w równowadze. Tak? Mamy układ krwionośny, mamy układ nerwowy, mamy układ limfatyczny, mamy układ równowagi kwasowo-zasadowej i układ pokarmowy, te wszystkie nasze układy, one muszą pracować w pewnej równowadze. Tam musi być ten zaprogramowany porządek. I już mamy tak. Uporządkowany rodnika hydroksylowego w organizmie nie mamy. I co teraz nasz układ immunologiczny robi? No, robi porządek. Czyli już może się zająć nam, załóżmy, nie wiem, no, komuś tam za wolno rosły włosy, tak? No to no teraz zajmuje się, chce, żeby te włosy rosły tak, jak powinny rosnąć, tam te 2 cm na miesiąc, a nie wypadać garściami co tydzień. To odwrotnie, czyli ten cały układ naprawczy, organizm to doskonale robi. Ale co on do tego musi mieć? No do tego musi mieć budulec. Czyli mamy taką wirtualną, taką u siebie pewnego rodzaju aptekę, taki magazyn, tak? Gdzie musi mieć budulec. Jeżeli włosy składają się w większości z kolagenu, krzemu i kwasu hialuronowego i tam jeszcze innych składników, to one muszą być w organizmie, żeby układ immunologiczny mógł je tam dostarczyć. Tak? Czyli musimy dbać o to, aby odżywiać się w sposób taki optymalny, czyli wszystkiego po trochę, a nie kierować się na jakieś ściśle określone diety. Ja to zawsze mówię w ten sposób, że jeżeli dietetyk mówi do ludzi, proszę zmienić nawyki żywieniowe, to dla mnie już to jest sygnał, żeby tego dietetyka nie słuchać.
ponieważ ja uważam, oczywiście mogę się mylić, ale ja uważam, że człowiek nie powinien mieć żadnych nawyków żywieniowych. Człowiek powinien mieć ochotę na to, co jego organizm będzie chciał, potrzebował. Czyli jeżeli będziemy rzeczywiście, w rzeczywistej homeostazie, to będziecie wiedzieli, co macie zjeść. Bo nagle przyjdzie wam ochota na zjedzenie czegoś, bo to organizm wam powie dokładnie, co trzeba zjeść, żeby on ten magazyn mógł sobie uzupełnić. I nie wątpię w to, że większość tu na sali zna to uczucie, że nagle przychodzi coś, że mam ochotę coś zjeść. Nikt się nie zdaje z tego sprawy, że to jest sygnał wewnętrzny układu immunologicznego do tego, aby uzupełnić właśnie te składniki. I to jest też to, co powiedziałem nieco wcześniej, że trzeba jeść wszystko. Czyli trzeba się próbować wszystkiego zjeść. I można powiedzieć, nie, ja tylko będę jadł, nie wiem, na przykład tam marchewkę. Albo słyszałem, że pokrzywa posiada wszystkie minerały i substancje potrzebne do życia człowieka. Albo żółtko kurze zawiera wszystko, co jest potrzebne do życia. To można przecież tylko jeść żółtko kurze, nic więcej, i spokojnie żyć. Tak nie należy robić. Trzeba wszystkiego spróbować, po prostu po to, żeby nasz organizm zapamiętał, co ten pokarm posiada. I teraz wyobraźcie sobie taką rzecz, że przyroda, a jesteśmy składnikiem przyrody, jest tak skonstruowana, że jeżeli rośliny, głównie rośliny, dowiedzą się, że jest w środowisku jakiegoś patogenu za dużo, który mógłby zagrozić innym, to zaczną rosnąć takie rośliny intensywniej, które będą nam potrzebne po to, żebyśmy my skorzystali z tego jako nasz lek. I teraz pewnie potwierdzicie, jest osłabiona nam do dziś jeszcze chyba szanownie panująca pandemia C19. Gdzieś tam w 2009 roku popełniono film pod tytułem Pandemia i tam było 1:1 pokazane, jak to 2021 tu się na świecie działo. Czyli generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że no, scenariusz został powtórzony, czy albo ktoś po prostu wprowadził to w życie. Na tym filmie jest dziennikarz, który notabene na filmie był opozycyjnym dziennikarzem, który walczył przeciw tej niby pandemii na tym filmie, natomiast obecnie już był dziennikarzem po stronie mainstreamu. Ale to on powiedział, że po co mają się ludzi szczepić, po co ich zamykać, przecież wystarczy skorzystać z kwiatu forsycji, bo w Chinach forsycja jest jako lek do kupienia w aptece. I forsycja ma silne działanie antywirusowe, między innymi przeciw tego podobnym tego typu tym szczepom, jak był ten C19. I wyobraźcie sobie, że ja widziałem wszędzie forsycję. Było tej forsycji masa. To są takie kwiecień, mają żółte kwiatki. Może pamiętacie, z 2021-2022 rok, mnóstwo tego było, gdziekolwiek człowiek patrzył, kwiecień, maj, pełno było tych kwiatów. Ja oczywiście kwiaty zrywałem, piłem sobie wadę i śmiałem się z tego wszystkiego, mnie nic, a spotykaliśmy się z żoną, z każdym, bez żadnej osłony, nie było żadnego problemu, bo zawsze się witamy na misia. I nic nam się w życiu nie stało. Czyli to dokładnie tak, jak to się wydarzyło, to tamtej prawdy jest zupełnie niewiele, a może i tam w ogóle nie ma. Ponieważ ostatnio słuchałem takiego wywiadu, gdzie w kongresie amerykańskim senator wypowiada się po prostu wprost. Nie jest dzisiaj pytanie, czy ten wirus był naturalny, czy wyprodukowany w laboratorium, bo wiadomo, że w laboratorium. Teraz jest tylko pytanie, kto go wypuścił i w jakim celu. Także już dzisiaj się o tym oficjalnie mówi. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że zaczynają media mainstreamowe ten temat poruszać.
i zaczyna już być mniej banowania na tych mediach społecznościowych, na YouTubie. Gdzieś zaczyna ta prawda wychodzić powoli. Dla mnie to trochę za wolno, to powinno być... Córkę mam w Stanach, która pracuje w służbie zdrowia. W tej chwili dwa razy w tygodniu mają testy. Do wykończenia. W Nowym Jorku. Trudno mi to skomentować, bo to jest dzisiaj jakby wiadomo, że te testy niczego nie dają, że te testy były fałszywe, że one więcej wprowadziły w błąd, że to tylko... Tak, ale to jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że nas jest tutaj na prawie 8 miliardów złotych, no a statystycznie mądry jest co któryś, więc tu trudno trafić, żeby do władz dostał się ktoś mądry, bo ja też słyszałem, że w Australii to mają w ogóle teraz zrobić taki jakby jeden zamknięty obóz i tam się ma już nic właściwie nie dziać bez zezwolenia władz, więc jeżeli my mamy do tego dążyć tutaj u nas, na przykład w Polsce, to to jest po prostu tragedia. Tak, tak, w Polsce 15-minutówki. Tak. No więc właśnie, no to już jest w ogóle te 15-minutówki, to jest, no to jest problem, bo jak pamiętam, to powiem panu, państwu tak, troszeczkę tak przewrotnie i no i może się to jednym spodobać, a ponieważ ja mam już swoje lata, to w swoim życiu miałem 3 kobiety. I żadna się nie godziła na 15 minut. Jestem przeciwnikiem. No więc te 15-minutówki są nie do przyjęcia, no ale to tylko z tego można sobie żartować, bo generalnie rzecz biorąc to wymyślił po prostu ktoś, kto chyba nie myślał, nie? No to nie wiem jak to jest. No to, jak, tak? To znaczy tak, ja bym bardzo chciał, bo ja też jestem w zasadzie z natury wolnościowy. Jestem, jak wspomniałem, członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy Naukowców. Jestem tam po to tylko, aby uwolnić zawód lekarza, aby zawód lekarza był zawodem wolnym. Aby to lekarz i pacjent, mimo że nie jestem lekarzem, tak, do mnie przychodzą ludzie, którzy zostali przez niektórych lekarzy zdewastowani. Ja muszę przywracać im zdrowie, bo służba publiczna im to zdrowie zabrała. I ludzie są już tak zdegustowani, tak załamani, że nie chcą, po prostu on mówi, ja wymagam, żeby pójść do lekarza, żeby lekarz postawił diagnozę, bo ja jako naturoterapeuta, naturopata nie mogę stawiać diagnoz, nie jestem lekarzem. To on mówi, ja nie pójdę do lekarza. Panie, nie chcesz pan mi pomóc, to nie, ale ja do lekarza nie pójdę, ja sobie znajdę kogo innego, ja do lekarza nie pójdę. Przepraszam, jeszcze dwa słowa. Ale w tej chwili są prowadzone procesy przeciw lekarzom, którzy mieli myślenie takie jak pan nie ma. I słusznie, że są prowadzone te procesy, ponieważ przed tym procesem wiceminister sprawiedliwości, czyli ten prawa ręka pana Zbyszka pan wiceminister pana Zbyszka bronią lekarzy, bo ja słyszałem na własne uszy, że powiedział, że tak być nie może i oni lekarzy nie zostawią. I to mi się podoba, bo wreszcie ktoś zaczął myśleć o tym, żeby takich sytuacji nie było. A ja je znam, bo to nasze stowarzyszenie pomaga tym wszystkim lekarzom, bo to nie są wyroki czy zakaz prowadzenia, wykonywania zawodu za błąd medyczny, tylko to jest za poglądy. Czyli generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć w ten sposób, że jeśli adwokat w pierwszej instancji nie zgadza się z wyrokiem sądu, to trzeba mu zabrać prawo wykonywania zawodu. Bo on się nie zgadza z tym, tak? To jest to chore po prostu. I takie coś nie może funkcjonować. Dla mnie to jest no, kompletna bzdura. Mało tego, to jest jakby izba lekarska, to jest wychowana na funduszach lekarzy. Czyli lekarz jest przymuszony do należenia do izby lekarskiej, która go potem męczy za poglądy, jego poglądy polityczne.
Za skuteczność. Wczoraj w Poznaniu. Albo za skuteczność, tak, też prawda. Wczoraj w Poznaniu właśnie odbyła się sprawa. To o tej sprawie mówimy, 17 lekarzy, tak, moje koleżanki i moi koledzy ze stowarzyszenia. No i solidaryzowali oczywiście, solidaryzowaliśmy się. Jest włączony. Włączony, tak, solidaryzowaliśmy się z nimi. I ja przyjechałem prosto z Poznania tutaj, 6 godzin chyba samochodem, pociągiem jechał. W każdym razie, no musimy tę akcję powiedzmy współpracy. Okazało się, wynik jest taki, okazało się, że ten oskarżyciel nie miał podstaw prawnych. I on dopiero teraz będzie szukał jakiejś podstawy prawnych. Generalnie rzecz biorąc, który w ogóle na pewno. Panie doktorze, generalnie rzecz biorąc, każdy, który został postawiony w stan oskarżenia, był postawiony na podstawie nieprawnie zupełnie, bo, tak. Bo ani w etyce lekarskiej, ani w ustawie o lekarzy nie ma czegoś takiego, że można zabrać prawo wykonywania zarzutu za poglądy, za wygłoszone słowa. Tak. Nie ma czegoś takiego, czyli każde zarzuty, które były, one były niewolne. Zresztą o tym ten pan wiceminister mówił w tym wywiadzie również, że prokurator generalny się przyjrzy tym wszystkim sprawom, bo te sprawy są prowadzone w sposób urągający po prostu, urągający. Ale ktoś gdzieś tam, kto kazał robić, tak? Jeżeli się odbiera profesorowi, tak? Prawa wykonywania zawodu przez, wiecie jaki skład? Internista i dentysta. Ludzie, no przecież to... Mamy największy przykład, po prostu minister zdrowia nie jest lekarzem. A no tak, no minister zdrowia nie jest. No to jest właśnie, to jest tak polski. A kim on jest? Magister. Doktorem ekonomii. Doktorem ekonomii. Ale może być mądry urzędowy. Nie można tak mylić. Minister zdrowia musi, moim zdaniem, mieć wykształcenie medyczne, bo jeśli chodzi o zdrowie, to można każdemu wcisnąć każdy kit. Tak, ale zdaje się, że piątek to była sprawa. A najgorzej, że on urzęduje tylko w niedzielę. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko zmienia. Mieliśmy panią Kopacz, lekarkę, minister zdrowia, jak była ptasia grypa, to nie kupiła szczepionek. Teraz siedzi w Europarlamencie i chciałaby za mordę wziąć wszystkich Polaków i zaszczepić wszystkich co do joty i to od 18 roku życia. Jak ja posłuchałem, jak pan Czarzasty mówi, że już ma gotową ustawę, to napisałem od razu nie głosować, bo on przestał brać leki. Facet przestał brać leki. No, jeżeli on chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia od 18 roku życia na wszystkich Polakach, no to wybaczcie, to trzeba to... Takich ludzi trzeba, no... Jeśli już nie izolować, to przynajmniej nie dopuszczać do władzy. No. Ja, jeżeli pomógł mi się okazji tam sprostować, ja w ogóle nie byłem sceptyczny co do energii. Ja wiem, że pan po prostu specjalnie to wymyślił, żeby powiedzmy wywołać temat przewodu naukowego na temat energii. Także ja wiem, że... Niespecjalnie wymyśliłem, bo ja tak nie jestem na wymyślania sobie, tylko rzeczywiście kamienie edytują energię, ale ja mówiłem, że edycja energii jest o wiele słabsza niż imitacja ludzi, nas tutaj wszystkich, tak, tej energii. To się zgadza. I to jest właśnie podkreślenie. A tu się z panem zgadza. I dowodem na to jest nasza atmosfera tutaj. Tak, zgodzę się z panem, ponieważ bywa w takim środowisku, gdzie zbiera się dużo ludzi z dobrą energią pierwszy raz. I ty będziesz o tym wiedział. Pierwszy raz się zbiera i potem się okazuje, że inni ludzie, idąc w to miejsce, czują, że tam się coś działo pozytywnego. Zupełnie nie wiedząc o tym, że wcześniej tam byli ludzie z dobrą energią. Ale nie wiem, ile jeszcze mam czasu, ale godzinę przed zakończeniem proszę mi poinformować. 5 minut. Jak? 5 minut. A, 5 minut. Dobrze. Mili Państwo, zawsze można, na ulotkach jest telefon do mnie. Jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani poprawą stanu zdrowia, zachowaniem tego zdrowia, opóźnieniem procesów starzenia, tak? Zapoznać się z ulotką, poczytać, zawsze można do mnie zadzwonić. Jak
powiecie, że jesteście z tego spotkania, poświęcę wam 42 sekundy dłużej jak normalnemu. Żartuję. Zawsze poświęcam tyle czasu, ile każdy potrzebuje i zawsze doradzam. Nie wymuszam na nich, prowadzę sklep z urządzeniami, ale zawsze namawiam do tego, żeby zawsze się dobrze zastanowić nad wyborem urządzenia, popatrzeć, przedyskutować, przegadać, żeby, bo takie rzeczy się kupuje raz na jakiś dłuższy czas i żeby wkład środków, które nie zawsze wszyscy mają przecież full pieniędzy, był adekwatny do tego, co chcecie uzyskać. Serdecznie Państwu jeszcze raz dziękuję. Bardzo się cieszę na te rączki, że przyjechaliście do mojego wykładu. Życzę wam przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. No, bardzo chętnie będę z wami rozmawiał i bardzo chętnie zapraszam do kontaktu ze mną, ale będę naprawdę szczęśliwy, jeśli powiecie, że wy jesteście zdrowi, a dzwonicie tylko, żeby powiedzieć mi, że jesteście zdrowi, że nie wymagacie pomocy, bo taka jest moja intencja, aby ludzie byli po prostu zdrowi, byli w homeostazie i żeby to ich organizm decydował o tym i podpowiadał im, jak mają żyć. Kto jest zdrowy, niech podniesie lewą rękę. Dobrze, ja nie obie proszę. Jak każdy sobie... Słuchajcie, jeszcze powiem wam o takich efektach, jak znane nauce, placebo i nocebo. O placebo wszyscy wiedzą, nie wiedzą, co to jest nocebo. Ja zawsze mówię w ten sposób, że u lekarza to stosuje się nocebo, a u mnie się stosuje placebo. Bo jak się idzie do lekarza, to lekarz z racji przepisu ma obowiązek powiedzieć to, co on wydedukował, tak? I mówi teraz tak, ja nie będę na Państwa patrzył, bo nie chcę, żeby to gdzieś tam poszło. I mówi tak, no wie Pan, Panie, Pan to jest taki ciężko chory, bo ma Pan takie wyniki, no rokowania nie bardzo, tu już komputer jeszcze, no Panie, to Pan tego. I wyobraźcie sobie, że po takich słowach człowiek nawet jak będzie zdrowy, a wyniki były tylko pomyłkowo wydane innego człowieka, to on się rozchoruje. Natomiast trzeba do ludzi mówić, że nic wam nie jest, że jesteście zdrowi, no jeśli nie całkiem zdrowi, to trochę zdrowi, tak? I zawsze to będzie oddziaływało energetycznie pozytywnie. Lekarze w szpitalach zawsze mówią, jak ktoś leży na ojomie, proszę być dobrej myśli. Co to oznacza? Organizm sobie musi poradzić, tak? Zobaczy Pan, Pani, Pan z tego, Pani z tego wyjdzie. Przecież to jest nic innego, jak to, o czym mówię. Czyli to jest to, kiedy oni praktycznie nie mogą więcej zrobić, potrzebny jest nam ten czas. Czas mój tu dla Państwa został ograniczony, bo nie mówię, że się skończył, ale przez Andrzeja. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękujemy Ci, Eugeniuszu. Ja pozwolę Ci na scenę wejść sobie, tak? Aby Ci wręczyć słowa miłością pisane. O. Tak. I to jest taka forma, którą Ci dziękuję. To jest znak, który możesz sobie mówić, jak na Twoje ręce przekazuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrowienia i pokolenia małżonków. I jeszcze raz dziękujemy za te kilometry, które pokonałeś, aby tu dotrzeć. No i zapraszamy do naszej bajki. Bajka fajna. Bajka fajna, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, korzystając z tego, że mamy tutaj również pana doktora Nobila, pojawiła się taka w mojej przestrzeni informacja. A gdyby tak, widzicie, rozumiecie, co by to było, gdyby się wydarzyło, gdyby się te wszystkie nasze fluidy wolnościowe i towarzystwa naszego czakrowentą powolutku łączyły, to jakby my to zasiali na tę wiosnę i dobrze podlewali naszą wizją i intencją, to może by latem było lżej, albo na jesień by jakieś żniwa było z tego. To taka dygresja na koniec naszego spotkania, tej części tu w jamie. Jako, że jest godzina prawie 14, macie Państwo te uroteczki na stole. To dotyczy spotkania w czwartek. Osoby, które są zainteresowane spotkaniem w czwartek w Księgarni Cud, gdzie będziemy mówili i prezentowali tematy zdrowia,
poszukiwania komórkowego i wielu, wielu innych fajnych rzeczy. Proszę o telefon potwierdzający nasz udział. Znacie mój numer, który jest na ulotce. Także możecie te ulotki przekazać komuś, zaprosić, możecie przyjść ze znajomym i poproszę mnie zawiadomić, żebym wiedział, ilu nas będzie do środy, żeby dać znać. Na czwartek do południa, bo ja będę już w Krakowie czwartek od południa. Także natomiast w tej chwili mamy czas przemieszczenia się z Jamy Michalika do Nawawel. Więc spotykamy się na Nawawelu gdzieś tak 15.20, 15.30 przy kasach. Tam przy kawiarni Cud, przy kawiarni Słodki Wawel. Słodki Wawel na Wawelu są kasy i tam się spotykamy 15.30. Kupujemy bilety. Znaczy możecie sobie tak, że możecie sobie te bilety kupić w tym czasie. Około 15.30, nawet teraz możecie sobie coś kupić. I będziemy wchodzili do zbrojowni około godziny 16. Z biletem przy zbrojowni wejście dziedzińca. Możemy sobie trochę w tym słońcu przy Gereonie postać. Po 3 czerwca, gdy będzie spotkanie kolejne, 22, to będziemy również tworzyli intencje w Gereonie. Także w czerwcu będziemy wchodzili do Gereona. A póki co czas na rozliczenie się z kelnerami, na jeszcze może coś sobie zamówimy, jakiś lunch, bo jest wcześniej. Także dziękujemy wszystkim Państwu za tą pierwszą część pobytu. Dziękujemy tu właścicielom Jamy za wspaniałe tutaj warunki. No i co? Do zobaczenia na Wawelu. Dziękuję, kłaniam się. Koniec tej pierwszej, tam, znaczy którejś tam kolejnej części tego spotkania. Spotkamy się na Wawelu. Mam nadzieję, że tam uda mi się dojść. Tam, także jeszcze pokażę tutaj to nasze towarzystwo, to nasi kamradzi. To są tam goście, którzy przyszli specjalnie, dlatego że zaprosiłem ich tutaj. No i do zobaczenia, do usłyszenia.